Pokażę wam kilka przykładów najświeższych, takich, które wydają mi się najciekawsze z robotów, które po prostu zrobiliśmy, które sobie działają. Pierwsze rozwiązanie na tapecie, że tak powiem, to są płatności zbiorcze inkasso. Mamy klienta, który używa systemu, w którym w ogóle płatności zbiorcze są nieobsługiwane, nie ma takiej funkcjonalności i wszyscy muszą płacić pojedynczymi przelewami, nawet jeżeli mają 100 przelewów, to muszą zrobić 100 przelewów i potem ktoś musi to ręcznie wszystko wiązać, żeby to trafiało do odpowiedniego worka. Zbudowaliśmy przy pomocy RPA zupełnie nową funkcjonalność, nie ingerując w program, po prostu nad programem czy obok programu, która generuje, ten robot generuje zestawienia płatności dla poszczególnych agentów, wysyła im mailem, wymyśla pole tytułem, które powinno być, to według pewnego algorytmu oczywiście, które powinno być zawarte w przelewie. Agenci wpłacają pieniążki zbiorcze jedną kwotą z tym polem tytułem. Robot czyta, później oczywiście to wszystko jest rozłożone w czasie, czyta sobie te wyciągi bankowe codziennie, wynajduje przelewy, które mają odpowiednie pole tytułem. Dość inteligentnie, bo klienci czasem się mylą i wbudowaliśmy tam taką trochę inteligencję, żeby pewne oczywiste błędy uwzględniał, żeby zwiększyć jakby trafność, tak, żeby nie było jakichś przelewów, które nie zostały zinterpretowane. I później ten przelew rozbija na poszczególne płatności i rzuca je do, sami rozbija, jakby wiedząc, z czego one się składają. Jeden przelew rozbija na wiele płatności i wrzuca je do systemu docelowego, bo ten system docelowy, no właśnie nie ma płatności zbiorczych, wszystko jest oddzielnie i trzeba rozliczyć oddzielnie. Więc robot sam generuje zestawienia, sam sprawdza, czy klient zapłacił i sam rejestruje potwierdza te płatności pojedyncze już w systemie. Nowa funkcjonalność. Alternatywą było zamówienie tej funkcjonalności u twórcy systemu. Oni nawet to spróbowali zrobić. Bardzo długo czekali na wycenę. Wycena była raczej nieakceptowalna. A nasze rozwiązanie, ono powstawało, to konkretnie to w ogóle powstało w kilka dni dosłownie. W kilka dni mieli gotowe rozwiązanie. Potem jeszcze było kilka dni na różne tam. Na przykład na właśnie ten algorytm, który radził sobie z prostymi błędami klientów. Że tam czasami spacji zapomnieli dodać i wszystko było jednym ciągiem. A robot wiedział, jaka powinna być struktura i bardzo bez problemu sobie tą spację dostawiał. Znaczy dostawia sobie, bo to działa cały czas. To jest jedno rozwiązanie. No i właśnie korzyści. Korzyści są takie, że po pierwsze, to w ogóle nie działało i pracownik musiał robić to ręcznie. A po drugie, agenci, z którymi ta firma współpracuje, no musieli robić pojedyncze przelewy, co dla nich też jest niewygodne. I w związku z tym, no jak gdyby ich chęć do współpracy była mniejsza, teraz jest większa, ponieważ dostali nowoczesne rozwiązanie, które zresztą od początku powinni mieć, ale generalnie dopiero dzięki RPA mają tą funkcjonalność płatności zbiorczych. Takie ręczne opracowywanie zajmowało prawie cały dzień, znaczy cały dzień roboczy w gruncie rzeczy, tam z przerwą obiadową, więc w zasadzie jeden dzień w tygodniu, bo to co tydzień robili, jeden dzień w tygodniu jeden pracownik miał wyjęty całkowicie, żeby tylko to robić. A tam całkiem sporo tych płatności mają. OK. Teraz aneksy. To jest następna rzecz, której nie było właściwie. Znaczy, jest system, w którym można aneks do polisy akurat zarejestrować, ale trzeba to zrobić całkowicie ręcznie. No i w dodatku nie ma interfejsu, który by pozwalał klientom to robić. Mogą robić tylko pracownicy tej firmy. A klientów mają bardzo wielu, więc klienci przysyłają na przykład umowy kupna-sprzedaży mailem i pracownik musi takiego maila otworzyć, przeczytać i z umowy przepisać do systemu. No więc napisaliśmy robota, który całkowicie to zmienił i tu jest przykład też trochę na optymalizację. W pewnym sensie, właśnie zaraz się okaże, bo nie zrobiliśmy tego procesu dokładnie tak samo, jak on działał. Umożliwiliśmy klientom wprowadzanie tych informacji. Zamiast wysyłać mailem, to po prostu wpisują kilka kluczowych informacji na formatce, którą im zrobiliśmy w internecie, na prostym CMS-ie, którego ta firma i tak używała. Klienci to wypełniają, załączali dokument, żeby była jakby podstawa, żeby był dowód, że rzeczywiście mają, kupili ten pojazd. A robot analizuje te maile, bo ta formatka wysyła maile na odpowiednią skrzynkę, robot analizuje te maile. I tam właśnie jest dużo różnych rodzajów umów, czy aneksów, różnych działalności. Robot sprawdza, o co chodzi, jaki to jest rodzaj,
wykonuje odpowiedni kawałek procesu, to ten przykład ten obrazek to właśnie stąd się wziął. Tylko w tym obrazku nie ma jeszcze rozdzielenia na różne rodzaje, bo już nie chciało mi się go komplikować, bo byłby jeszcze bardziej złożony. Więc robot sprawdza, o co chodzi, waliduje, weryfikuje, sprawdza w systemie, czy faktycznie jest taki pojazd, czy to wszystko jest ok, czy była wcześniej odpowiednia umowa podpisana, czy polisa nie wygasła. Robi takie różne rzeczy, które i tak człowiek by zrobił, musiałby zrobić. Po czym rejestruje ten aneks, znaczy ten aneks, stworzy aneks, rejestrując tą operację biznesową, o którą chodzi, jedną z kilku rodzajów, no, choćby wypowiedzenie. Generuje aneks w PDF-ie, znaczy generuje, zmusza system, żeby to zrobił. Pamiętajcie, co powiedziałem, RPA w RPA nie musimy odtwarzać funkcjonalności, używamy tego, co już jest. Więc po prostu wymusza na systemie wygenerowanie aneksu, wymusza wygenerowanie dokumentu, pobiera ten dokument, wysyła mailem klientowi. Jak coś jest nie tak, wysyła mu powiadomienie, co jest nie tak, że PESEL się nie zgadza, albo że nie ma takiego adresu i tak dalej, i tak dalej. Cały proces biznesowy, od początku do końca, który kiedyś był robiony przez pracowników tej firmy, jest teraz robiony całkowicie automatycznie. Bez w ogóle najmniejszej ingerencji człowieka, za wyjątkiem tych sytuacji, kiedy... Nie, właściwie bez wyjątku, bo... za wyjątkiem tej sytuacji, kiedy mam taką zabawną sytuację, że klienci nie wiedzą, nie wszystkie dane znają, które są wymagane do autoryzacji. Czasami podają loginy z innych systemów. No i wtedy pracownik, bo robot generalnie informuje o takich sytuacjach pracownika firmy i ten pracownik takie sytuacje szczególne sprawdza i ewentualnie dzwoni do tych klientów i mówi, że nie, to jest zły login. To jest jedyny powód, dla którego to nie jest tak całkowicie jeszcze automatyczne, no bo trzeba radzić sobie z błędami ludzkimi. Bo oni chcą, żeby ci klienci jednak zaczęli używać prawidłowego loginu i hasła, a nie z innego systemu. Więc tak to działa. Co tu się dzieje? Czy to wszystko opisałem? Opisałem wszystko. To wszystko tu jest. O, właśnie. Robot działa, no, działa cały czas. Pracownik pracował tylko tam od 8 do 17. Robot działa całą dobę. Czasem tam sobie zaglądam z ciekawości, bo to w końcu moje dziecko, a dzieci trzeba doglądać. I okazuje się, że klienci o 23, o 3 w nocy robią różne operacje. Mają dodatkową funkcjonalność, której w ogóle by nie mieli, gdyby nie to, że wdrożyliśmy taką dodatkową opcję. No i oczywiście robot wysyła taki raporcik do odpowiedniego człowieka, żeby on wiedział, że co się dzieje. Oni tam sobie robią statystyki, takie KPI-e sobie liczą, a sami na razie. No zastępuje, znaczy tak naprawdę to właściwie cały etat. Prawie, no nie chcę oszukiwać, bo generalnie no jest tam taka pani, która to robiła i ona się nie wyrabiała. Właściwie to więcej niż jeden etat, bo ona się w ogóle nie wyrabiała. Nie mieli, znaczy, mam nadzieję, że tu nikogo nie ma. Zaległości, po prostu nie wyrabiali się. Nie byli w stanie rejestrować na bieżąco tych dokumentów i stali przed alternatywą zatrudnienia dodatkowego pracownika. Robot spowodował, że nie musieli nikogo, znaczy lub pracowników, bo właściwie nigdy nie wyliczyłem tego dla nich, ilu by musieli mieć ludzi, żeby te zaległości przestały się nawarstwiać. Już nie mówię o tym, żeby zniknęły, chociaż żeby nie narastały. Zamiast zatrudniać nowego człowieka lub ludzi, to zwolnili tak naprawdę, że nie zwolnili tej pepali. Nie. Nikogo nie zwolniono jeszcze z powodu robotów, które napisaliśmy. I mam nadzieję, że tak dalej będzie, bo generalnie my raczej pomagamy, a nie zastępujemy. Ale ona teraz robi coś innego. Ona rozmawia z klientami po prostu. I właśnie tłumaczy im, ułatwia. Zrobi to, co powinna robić, a nie robi głupiej, prostej. Nie jest operatorem aplikacji. Jest przedstawicielem handlowym. Czy no, chyba.